Tommy Andresen, czyli jeden z twórców Ninjago, który kreował to uniwersum od samego początku, postanowił opuścić pokład po 16 sezonie tego serialu animowanego. Uważał on ten moment za odpowiedni, ponieważ sezon 16 kończy i domyka pewien rozdział w Ninjago, a w 2023 roku czeka dla nas coś świeżego, ale na razie jeszcze nie mamy informacji, co to będzie dokładnie. Z racji, że Tommy nie będzie już brał czynnego udziału w tworzeniu przyszłych produkcji, udzielił on bardzo obszernego wywiadu dla kanału TTV, w którym to omówiono bardzo dużo różnych smaczków, początkowych koncepcji i zakulisowych informacji. Dlatego jeśli chcecie posłuchać, co Tommy miał do powiedzenia, a warto, to odsyłam właśnie do tego wywiadu. Dla osób, którym przeszkadza język angielski, to na kanale Pudiego zostało omówionych parę najciekawszych tematów, więc też was do niego odsyłam. Ja nie mam zamiaru już tego wszystkiego omawiać, ale w dzisiejszym filmie pogadamy o jednym temacie, który mnie osobiście bardzo zainteresował. A mowa tu o spin-offie dla Echo Zeina. Echo Zein to postać, którą poznaliśmy w sezonie 6, jest to bliźniaczy model do Zeina, jednak wykonany z części zapasowych i nie do końca dopracowany. Zamieszkiwał on latarnię morską, w której spędził dużo czasu sam, aż do przybycia Jaya i Ni, którzy to szukali tam schronienia przed Nadakanem. Ten spin-off tłumaczyłby nam, dlaczego Echo Zeina nie było w sezonie 16, kiedy to zamieszkiwał ją Jay. Cała ta historia miałaby być trochę na zasadach komiksów o Garmadonie, które jeszcze nie wyszły w Polsce, ale szkoda, ale mi dzisiaj nie o tym. Echo Zein miałby wyruszyć na wędrówkę, aby poznać samego siebie, odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest i po prostu odnaleźć dla siebie miejsce. Działoby się to wszystko po sezonie 6 i tłumaczyłoby nam właśnie brak jego obecności w latarni w sezonie 16. Oczywiście cały koncept na spin-off dla tego bohatera skończył się na rozmyślaniach, jednak ja bym się ucieszył, gdyby właśnie takie coś powstało, nawet małego, jakieś minifilmy bądź coś tego typu. Przez dużą część społeczności Ninjago Echo Zein jest lubianą postacią i swojego czasu stanowił dużą tajemnicę, ponieważ każdy zastanawiał się, co się z nim stało po sezonie 6. Sam nawet robiłem teorię na ten temat, więc faktycznie była to tajemnica. Ogólnie, co mnie w tym wszystkim najbardziej urzekło, to fakt, że twórcy nie byli i pewnie nie są nadal zamknięci na różnego rodzaju oddzielne historie, spin-offy z Ninjago. Znaczy, wiem, że są przecież książki i komiksy, które to opowiadają nam inne historie i rozszerzają uniwersum, jednak nie na ekranie, a wszystko zaczęło się od ekranu. I fajnie by było właśnie zobaczyć coś innego, co nie skupiałoby się tylko na naszej drużynie ninja. Może kiedyś coś takiego powstanie, ja bym się osobiście bardzo cieszył. Sam niedawno robiłem film, w którym omawiałem najlepsze pomysły na spin-offy z Ninjago. Więc teraz odsyłam was właśnie do tego filmu, link w prawym górnym rogu. Yes, he was in the cursed realm. Yes, he passed through the departed realm in the process of being resurrected. Tymczasem ja bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Widzimy się już jutro. Do usłyszenia. Cześć.